Przecieram szlak. Bałwana choinka. Żurawnica zdobyta. Rosołek. Przy kozich skałach na żurawnicy. Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w Krzeszowie. Celem wycieczki jest żurawnica. Najniższy szczyt Korony Beskidu Małego. Szczyt ma 727 metrów i jest ostatnim szczytem, którego mi brakuje do zdobycia Korony Beskidu Małego. Niestety popełniłem jeden błąd. W ferworze pakowania zapomniałem stóp tupek. Jeszcze te noski, nie wiadomo skąd. Były noski, teraz są igły sosnowe. Przecieram szlak. Będę tędy wracał, więc będzie trochę łatwiej. Ale widok na Babią Górę, ale perspektywa fajna. Bałwana choinka. No za bardzo co tu wsadzać. Wszystko jest pod śniegiem. Ale jest zimno. Moje ręce. Szlak tu skręca, więc nie podobało mi się to i sprawdziłem na aplikacji i wychodzi na to, że jesteśmy przy kozich skałach i szczyt żurawnica przeszliśmy, więc trzeba tutaj troszeczkę na dziko do góry. Skałki wyglądają tak, znaczy nie wyglądają, bo są śniegiem dosypane, więc o jakichś tam skałach wielkich mowy nie ma. Bardziej głazy bym powiedział. Pierwsze zimowe wejście na żurawnicę. Przecieram szlaki. Przede mną było rzeczywiście jakieś zwierzę, prawdopodobnie sarna, ale to się nie liczy. Pierwsze ludzkie wejście, ludzkie bądź nieludzkie. Którędy ja tu mam iść? Mam nadzieję, że tu nie ma żadnej dziury między tymi kamerami, w którą wpadnę na potrzeby filmu. Sarna szła tędy, więc pewnie wie, gdzie jest szczyt. Nawet taka mała góra zimą staje się nie lada wyzwaniem. Dlatego polecam małe górki zdobywać zimą. Tak ze smaczkiem jeszcze dodatkowym. Cóż, wygląda mi na to, że tu jest najwyżej. Tak? Ewentualnie jeszcze tamto drzewo. Jestem na szczycie żurawnica. Trudno to jednoznacznie stwierdzić, czy aby na pewno na samym szczycie, ale na pewno blisko. Podejdę jeszcze tutaj. Tu jeszcze się wydaje troszeczkę wyżej, więc myślę, że to będzie szczyt. Żurawnica zdobyta. Pierwsze zimowe wejście na żurawnicę. Poszedłem kawałek dalej zobaczyć te kozie skały, bo one się ciągną kawałek. I rzeczywiście tutaj już są troszeczkę wyższe. Nie widać tego, bo wszędzie jest śnieg. No ale ewidentnie tutaj jest taka grań dosyć ciekawa. Cała ze skał po prostu, takich małych, bo małych, ale szpiczastych. Przypominających kozie wierchy. Ciekawostka taka. Dalej nie idę. Centralnie jeszcze drzewo tu jest jakieś zwalone. To już jest ewidentnie znak, że trzeba robić wycof. Wycof razem z biwakiem małym i gotowaniem rosołu. W zasadzie zagrzewaniem rosołu, bo rosół mam już gotowy. No, skałki są super. O, jeszcze śnieg na mnie spada. Normalnie extreme. Panie, extreme. Doszedłem do najbardziej charakterystycznej skały. W całym tu paśmie kozich skał. Fajna skałka. Może w lecie bym spróbował tam wejść, ale w zimie ze względów bezpieczeństwa odpuszczam. Dzisiaj testuję w terenie kuchenkę.
będzie rosołek z makaronem. Rosołek przy kozich skałach na Żurawnicy, w takich pięknych okolicznościach przyrody. Kuchenka dała radę. Szkoda, że nie zabrałem dużej łyżki z samochodu. Mój profesjonalny śliniaczek. Rosołek pychotka. Jest gorący i smaczny. Naturalna zmywarka. Wsadzamy parę razy do śniegu. I elegancko już jest. Łyżeczka wyczyszczona. Pamiętajmy, nawet po krótkim biwaku, leave no trace. Zacieramy ślady i zostawiamy tak, jak było. Tutaj są jakieś resztki żółtego śniegu, ale to rosół. I już śladu nie ma. Możemy wracać. Możemy wracać tędy, jak szły sarny, albo tędy, jak szedłem ja. Jest trochę lepiej, jak się idzie po swoich śladach, ale szału nie ma. Tak się, jak się dostaje do butów. Fajnie, że tu ktoś wydeptał. Jak miło z jego strony. Taka mała rada dla tych, którzy przecierają szlaki. Jak się idzie pod górę, robi się mniejsze kroki, mniejsze odstępy. A znowu jak się schodzi z rozpędem, to te kroki są zdecydowanie większe. I jeżeli chcemy trafiać potem te małe odstępy, no to jest niewygodnie. Więc w miarę takiego stromego podejścia proponuję robić troszeczkę większe te kroki, żeby były wygodne też i przy schodzeniu. Zobaczcie, jest 14, środek dnia, a słońce wygląda, jakby miało zaraz zajść. Rooibos w tak pięknych okolicznościach przyrody. Jakże może smakować? I wracamy do Krzeszowa tą samą drogą, zielonym szlakiem. I na koniec widoczek na Beskid Mały. Po lewej stronie tutaj Beskid Żywiecki, a na wprost w oddali Beskid Śląski z charakterystyczną kopą Baraniej Góry.